Mam dziwne wrażenie, że każdego vloga po powrocie do domu zaczynam nagrywać od tego samego ujęcia. Mianowicie ośnieżonych pól, a na tych polach stadko sarenek. Uroczo. W świecie zwierząt. No jak widzicie, śniegu pod dostatkiem. Za każdym razem ten śnieg spada dokładnie wtedy, kiedy ja tutaj wracam. Więc całkiem dobry znak. Mam nadzieję, że on przypadkiem nie stopnieje gdzieś tam na święta, bo mam nadzieję na śnieżne święta. Może nie jakoś, wiecie, z jakimiś zaspami, nie wiadomo czym, ale żeby było biało. Przemiłe uczucie, powiem Wam, obudzić się właśnie na tle tej biblioteczki. A teraz pokażę Wam jeszcze taką jedną drobną właściwie, nowość w moim pokoju, czyli przybyło mi trochę półek na jednej ścianie. Wkrótce przybędzie mi ich też na drugiej ścianie, bo jednak zaczynałam się już nie mieścić i oto i one. Piękna dalsza część mojej biblioteczki. To jest ta ściana tutaj obok. Muszę jeszcze zabudować ją trochę niżej. Ale no jest coraz lepiej. Fajnie to wygląda. Druga ściana przeciwna będzie wyglądała. To będzie też coś takiego. Czyli półki od góry do dołu. Tutaj akurat po tej stronie nie mogą być do samego dołu. Bo jednak żądam odrobiny miejsca na jakieś inne rzeczy poza książkami. Ale wygląda super. I przy okazji zorientowałam się, że mam dwa dekamerony. Chociaż chyba wiedziałam, że mam. Ale... Bobuś, chodź, chodź, pokaż się. Pokaż się, jeszcze ci nikt nie widział. Bobek! No cóż, Bobek najwyraźniej nie chce się pokazać. No to trudno, dobra, ja się zabieram za takie bardziej przedświąteczne rzeczy. Sprzątające, rzekłabym. Później się do Was odezwę i też myślę, że znajdziemy sobie jakiś temat do pogadania. A wieczorem będzie akcja dekorowanie domku z piernika, więc w międzyczasie muszę się jeszcze wybrać po jakieś słodycze do udekorowania, bo póki co mam takie typowo dekoracyjne jakieś wiórki, niewiórki, wiecie, takie rzeczy. Ale brakuje jeszcze zwykłych słodyczy. Z akcentów świątecznych w piekarniku znalazłam jakiś boczek. I gwarantuję Wam, pięknie pachnie. Chociaż nie lubię boczku. Ale ładnie wygląda i ładnie pachnie. I żeby nie było, że nie używam tej świątecznej zakładki. Teraz akurat włożyłam ją na chybiu trafił do tej książki Psiego Najlepszego, bo książka czeka na zrecenzowanie. Jutro pewnie zrecenzuję. Tak myślę przynajmniej. Taki jest plan. No, więc zakładka świąteczna w świątecznej książce. A tutaj mam jeszcze taki bajer dla Bobka. Będzie miał to nie na nosie, bo to jest nos świecący, tylko pod brodą. I co będzie się działo? Będzie świeciło. Ha. Dobra, świąteczne sprzątanie skończone, a właściwie ogarnianie po świątecznym sprzątaniu, bo załapałam się na jego końcówkę. Skończone, więc teraz, zanim wybiorę się do tego sklepu po słodycze do ozdabiania domku i zanim zjem obiad, bo to też ważny element dnia. Właśnie, zanim zjem obiad, pooglądam zdjęcia jedzenia, czyli poszukam sobie, co tutaj jest ciekawego w tej książeczce z biblioteki. Zdrowe zupy. Ja mówiłam o nich w poprzednim vlogu, albo jeszcze w poprzednim vlogu. Dwa vlogi temu chyba. Fajne przepisy, przynajmniej strasznie spodobał mi się przepis na chłodnik z arbuza. Tak, gdzieś tam z limonką i chili chyba. Całkiem ciekawe połączenie. A mam jeszcze obok siebie dwie książki związane z przepisami. Jedna to są potrawy gdzieś rybne i ona jest naprawdę śliczna, bo zresztą pokażę Wam inaczej. Ona jest oczywiście w języku angielskim, widzicie? Fish Tales. Opowieści rybne. Nie no, pięknie. I ona jest bardzo ładna w środku, bo zawiera obrazki. Ja sobie nie wyobrażam książki kucharskiej bez obrazków. Też ją przeglądnę, może też znajdę coś ciekawego. O, nawet krab. Proszę bardzo, elegancko. A druga? Druga już niestety nie ma obrazków, ale pozostały jeszcze jakieś pozaznaczane strony po kimś, kto z tej książki korzystał. Ona też jest książką angielskojęzyczną. To jest z kolei jakieś tam wegańskie jedzenie. Nawet coś tam jest, jakiś podpis.
zupy, przystawki, sałaty, dania główne, desery. Fajnie. Tylko no widzicie, właśnie. Niestety w tej książce nie ma obrazków. A fajnie jest widzieć, jak wygląda konkretne danie. No nic. No, tak jak zapowiadałam, idę do sklepu po rzeczy do domku z piernika. Mam nadzieję, że wyjdzie ten domek jakoś przyzwoicie. A wokół mnie śnieg. Strasznie lubię śnieg w grudniu. I mam nadzieję, że u was też jest go troszeczkę. Nie mówię, że jakieś zaspy, nie wiadomo co, ale żeby przynajmniej biało było, bo tak jest wtedy przyjemniej gdzieś tam w święta. Mam całą wielką reklamówę rzeczy do domku z piernika. Mam nadzieję, że są na tyle kolorowe, że coś fajnego tam z nich wyjdzie. Za mną dworek. Ja o tym dworku opowiadałam wam chyba w zeszłym roku. Też jakoś przed Wigilią, jak przyjechałam do domu. No i od tego czasu niestety nic, te prace związane z tym dworkiem nie postępują. Nie postępują, bo tak jakoś. A teraz mijam, właśnie dzisiaj będą takie opowieści starawe. Mijam moją szkołę. Tutaj chodziłam do szkoły podstawowej i do gimnazjum. Więc miejsce wspominam bardzo dobrze. O, i kwintesencja tutejszości. Gdzie ty jesteś? O, pies. Chodzący bezpańsko. Dziwnie swoją drogą podobny do Bobka. Ale to nie jest mój pies. To jest jakiś inny pies. Może rodzina? Wiecie co, już się przyzwyczaiłam do tego, że jak nagrywam w Krakowie, to żadnej sensacji nie wzbudzam. A tutaj idę sobie przez środek wioski z tą kamerą i się ludzie oglądają. Nie wiem, może myślą, że telewizja przyjechała? Dobra, wróciłam i zabieram się za coś sensownego. Za coś sensownego, chyba związanego właśnie z tymi kronikami Prusa na studia podyplomowe. Jakbyście czuli te zapachy teraz. Cudo. Nakupiłam tyle, że starczyłoby na ozdobienie ze 3 domków. Już się nie mogę doczekać. Jeżeli o mnie chodzi, to już jestem wolna. Jest chwilę po godzinie 18 i dopiero skończyłam robić to, co sobie zaplanowałam, czyli pracować nad tymi kronikami Bolesława Prusa. Wymyśliłam fajny sposób pracy, no więc mam nadzieję, że pójdzie mi sprawnie i szybko. Chociaż i tak pewnie skończę to dopiero po świętach, bo nie oszukujmy się, w święta nie zamierzam robić niczego takiego, wiecie, wymagającego wysiłku, nadmiernego wysiłku umysłowego. Tak, w święta będę sobie po prostu odpoczywać. Odpoczywać, spędzać ten czas z ludźmi. Bo to wydaje mi się w świętach jest naprawdę ważne. Za chwilę zabieram się właśnie za ozdabianie tego filmiku, domku z piernika. Tym milionem słodkich rzeczy, które kupiłam i ja wiem, jak to się skończy. Skończy się to tym, że tak się ojem tych słodyczy, że będę miała dość. Mam nadzieję, że tego nie zrobię, ale pewności nie ma. Dobra, więc taki jest mój pomysł na wieczór. A przed samym snem też może jeszcze coś poczytam. O właśnie, jeszcze tak sobie myślałam, że jutro, nie we vlogu, tylko to się pojawi w osobnym, oddzielnym filmiku, pokażę wam książki, które będą mi właśnie towarzyszyły w tym okresie świątecznym. Bo mam kilka takich swoich typów, z którymi chciałabym się na pewno zapoznać. O dwóch na pewno już wam mówiłam. No ale jakby nie było, będę w domu do 7 stycznia, to trochę czasu. A ileż można rozwiązywać zadania z matematyki albo, nie wiem, uczyć się na jakieś inne egzaminy. Więc w ramach relaksacji też poczytam sobie jakieś fajne książki. Nie wiem, czy będą to książki ambitne, bo jeszcze tak do końca się nie zdecydowałam, waham się. Nie wiem, czy będą to książki bardzo ambitne, czy wręcz przeciwnie, ale jedno jest pewne, wybiorę coś, co z jakiegoś tam powodu
mnie zainteresuje, mnie do siebie zachęci. Możecie mi dać znać już teraz, czy zamierzacie na przykład spędzić te święta. Ja wiem, że można mieć na przykład 1 czy 2 dni wolnego w święta, albo w ogóle nie mieć wolnego w święta, o, to jest straszne. Dajcie mi w każdym razie znać, czy planujecie te najbliższe tygodnie gdzieś tam spędzić z jakimiś konkretnymi książkami, czy lubicie sobie planować, jeżeli macie jakieś dłuższe wolne, albo jakiś taki lżejszy moment w pracy, czy tam w życiu, i czy lubicie sobie wtedy planować książki, które przeczytacie, czy układacie je w jakiś taki stosik i macie takie fajne poczucie, że zabieracie się sukcesywnie za ich czytanie. Czy raczej właśnie to jest coś bardzo spontanicznego, czyli podchodzicie do regału, bierzecie książkę i a dzisiaj mam ochotę na to, to czytam to. I jakby nie jesteście przywiązani do żadnego stosika książek. A swoją drogą tutaj na parapecie mam kilka takich stosików. Pierwszy to są jeszcze jakieś książki z wakacji. O, jak mi się ładnie biblioteczka odbija w oknie. Obok to są książki, które przywiozłam w ostatnim czasie gdzieś tam do mnie do domu z Krakowa, albo które pożyczyłam gdzieś tam od kogoś, tak jak te wilgotne lasy równikowe na samym dole. Tutaj jest ten nos, który będę przypinać Bobkowi. To jest po roże, w którym, jak dowiedziałam się, Bobek któregoś dnia chodził. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, bo przecież to chyba by mu spadło, ale może się nie znam. A tu obok to są jakieś książki właśnie z gdzieś tam pozostałości po hali targowej, po tej bibliotece, po złotówce. Dobra, i oto skończony domek. Może nie wygląda jakoś super, super, super w tym świetle, no ale ciężko też go nagrać w jakimś, jakoś tak lepiej, żeby było, o, może tak, jak go wam trochę podświetlę. Śmieję się, że te żelki, miśki żelki, to są takie gryfy pilnujące tego domku. No całkiem, więc to jest najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia. Z całą pewnością. No, i tym właśnie pozytywnym, bardzo kolorowym i zaręczam wam, bardzo słodkim akcentem kończę tego dzisiejszego vloga. Chyba nie działo się dzisiaj nic takiego wow, ale jutro, tak jak wspominałam, opowiem wam o książkach, z którymi zamierzam spędzić ten okres świąteczno-noworoczny. No i być może, bo jutro albo w sobotę, nagram recenzję Psiego Najlepszego, żebyście mieli fajną, świąteczną recenzję na święta. Bo właściwie ta książka Psiego Najlepszego, owszem, ma świąteczny tytuł, ale czytać ją można właściwie przez całą zimę, przez cały rok. Po prostu z takim tytułem świątecznym lepiej sprzedaje się chyba jesienią i zimą, ale naprawdę jest ładna, taka magiczna. Więc zachęcam do oglądania moich poprzednich filmów. No i do zobaczenia już jutro.